Dzisiaj będziemy mówić na temat najważniejszego dnia w naszym życiu tutaj na ziemi. Najważniejszy dzień naszego życia na ziemi to jest dzień? Oczywiście, po to żyjemy, żeby się na ten dzień przygotować, moi drodzy. I dlaczego śmierć? Odpowiedź daje nam sam Pan Bóg w Piśmie Świętym. Czytamy. Śmierć jest konsekwencją grzechu. Śmierć jest konsekwencją odrzucenia Boga przez człowieka. Mówiliśmy na temat pierwszego grzechu, grzechu pierworodnego, którego konsekwencją jest śmierć. Śmierci Bóg nie uczynił. Nie cieszy się ze zguby żyjących, a śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. I tutaj trzeba rozróżnić dwa rodzaje śmierci. Śmierć fizyczna i śmierć duchowa. Śmierć duchowa jest śmiercią spowodowaną przez grzechy śmiertelne. Człowiek zrywa więzy życia i miłości, jakie go wiążą z Bogiem, który jest źródłem wszelkiego dobra. W sposób świadomy i dobrowolny zrywa te więzy. I wtedy, choć żyje fizycznie, to jest martwy duchowo. I to jest najbardziej tragiczny stan w życiu człowieka. Życie w stanie grzechu śmiertelnego. A śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierworodnego i każdy z nas będzie musiał tej rzeczywistości doświadczyć. Ale jesteśmy świadomi tego, że istnieje nieśmiertelna ludzka dusza. Człowiek posiada nieśmiertelną duszę. Jesteśmy nieśmiertelni, jeśli chodzi o właśnie ten element duchowy człowieka. I tutaj mamy teksty Pisma Świętego, które wskazują nam na to, że posiadamy nieśmiertelną ludzką duszę, bo wiele sekt twierdzi, że człowiek umiera cały, z duszą i ciałem, które sekty protestanckie i tak dalej, i tak dalej. I w dyskusji, w rozmowie z ludźmi, którzy są w tych sektach, wtedy trzeba się posłużyć tekstami Pisma Świętego. I takim tekstem podstawowym jest tekst słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza 10:28. Jezus mówi tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą. No nie mogą zabić duszy. Ciało mogą zabić, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Kogo się trzeba bać? Grzechu. Śmiertelnego. To jest dramat największy. Drugi tekst, którym się możemy posłużyć w rozmowie, w dyskusjach, jest tekst z Ewangelii Świętego Łukasza 23:42-43. Na prośbę dobrego łotra, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Co Pan Jezus odpowiada? Pan Jezus mówi tak. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Jego ciało będzie w stanie śmierci, ale on już będzie z Jezusem w raju. Prawda? Więc to jest taki tekst wskazujący na istnienie nieśmiertelnej ludzkiej duszy. Wystarczy te dwa, bo moglibyśmy jeszcze więcej, ale po prostu to tak najbardziej skrótowo, najbardziej takie mocne, przemawiające teksty z Pisma Świętego. Co mówią naukowcy? Co mówi nauka na ten temat? Nauka nie mówi bezpośrednio o nieśmiertelnej duszy, ale badania naukowe, z tych badań naukowych można wywnioskować, można wysnuć taki wniosek, że człowiek posiada nieśmiertelną ludzką duszę. Dlaczego?
Zobaczcie, ten laureat Nagrody Nobla, którego widzicie na tym zdjęciu, fizjolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny, australijski neurofizjolog John Carew Eccles, zmarł w 1997 roku. Tak, jeden z największych autorytetów, jeśli chodzi o badanie ludzkiego mózgu, tak napisał. Materia nie jest w stanie wytwarzać zjawisk psychicznych i nie ma przechodzenia energii fizycznej w psychiczną. Umysł człowieka, jego osobowe ja istnieje jako duchowy wymiar człowieczeństwa, jest nieśmiertelną duszą. I pisze dalej tak. Przekonanie, że myślenie jest efektem materialnych procesów, jest po prostu przesądem utrzymywanym przez dogmatycznych materialistów. Myślenie nie jest efektem procesów materialnych. I dalej pisze tak. Wszyscy mamy osobowe ja, czyli niematerialny umysł, który działa przez materialny mózg. I wyjaśniając w terminach teologicznych, pisze Eccles, każda dusza jest nowym Bożym stworzeniem wszczepionym w ludzki zarodek. W momencie poczęcia w łonie mamy Pan Bóg swoją stwórczą mocą stwarza indywidualną, nieśmiertelną, ludzką duszę. To już jest człowiek od momentu poczęcia. To już jest Boże dziecko. Moi kochani, w tym kontekście widzimy, jak straszną zbrodnią jest aborcja. Jest zabijanie nienarodzonych dzieci w majestacie prawa. Jest to jedno z największych oznak upadku cywilizacji. Jest to bezprawie bez precedensu. I ten Eccles pisze tak w jednej ze swoich książek. Samoświadomość osobowego ja u każdego człowieka trwa niezmiennie przez całe jego życie, a ten fakt musimy uznać za cud. Cały ten garnitur materialny, biologiczny się wymienia co 7 lat, a moje ja indywidualne jest takie samo. Człowiek traci włosy, staje się siwy, zgarbiony, staruszek, ale to moje osobowe ja jest to samo, moi drodzy. Człowiek ciągle czuje się, jeżeli jest z Bogiem zjednoczony, czuje się młodo. Bo młodość to nie jest młodość tylko ciała. Młodość to jest żywa relacja z Bogiem, a Bóg jest źródłem wiecznej młodości. To tak na wstępie, bo kochani, moment śmierci jest momentem najważniejszym, bo w tym momencie zadecyduje się nasza wieczność, zbawienie albo potępienie. I w momencie śmierci będzie sąd. Czytamy w liście świętego Pawła do Koryntian. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. W momencie śmierci spotkamy Jezusa Chrystusa. Przestanie istnieć wiara. Będziemy Go widzieć twarzą w twarz. Zobaczcie, tu są teksty, które mówią o tym, że nasze ziemskie życie na ziemi jest jedyne, niepowtarzalne. Gdy zakończy się jeden, jedyny bieg naszego ziemskiego życia, Konstytucja Lumen Gentium 48, nie wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa. Postanowione ludziom raz umrzeć,
a potem sąd. Po śmierci nie ma powrotu, nie ma reinkarnacji. Reinkarnacja jest, ta myśl o inkarnacji jest oszustwem, jednym z najbardziej takich podstępnych oszustw złego ducha. Ojciec kłamstwa lansuje właśnie no, możliwość powrotu, prawda, reinkarnacji. Nie zapominaj, że nie ma powrotu, czytamy w Piśmie Świętym. Nie ma powrotu. A więc ten czas naszego życia na ziemi jest jedyny i niepowtarzalny. Jest to czas, w którym mamy dojrzewać do miłości. Dojrzewać do Boga. To jest tak, jak w łonie mamy przez 9 miesięcy dziecko dojrzewa do tego, żeby opuścić łono mamy. Tak samo my w ciągu ziemskiego życia dojrzewamy do tego, żeby dojrzeć do nieba. A to dojrzewanie do nieba to jest dojrzewanie do miłości. Jak człowiek będzie dojrzały do miłości, to ten moment spotkania z Jezusem w chwili śmierci będzie najbardziej radosnym momentem. To będzie zachwyt, to będzie coś niesamowitego, moi drodzy. Ale będzie się wtedy, dokona się sąd. I na czym ten sąd polega? I tutaj mamy teksty Pisma Świętego, które mówią nam o tym, na czym polega ten sąd. Są to słowa Pana Jezusa. Jezus mówi bardzo wyraźnie. A sąd polega na tym. I tutaj Pan Jezus mówi o dwóch kategoriach ludzi. Najpierw mówi o jednej kategorii ludzi. Jaka to jest kategoria? Ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło. Czyli bardziej umiłowali grzech, zło, aniżeli dobro. Bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. Czyli nienawidzi Boga. I nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. A więc jest pewna kategoria ludzi, którzy w ciągu ziemskiego życia tak zniszczyli przez grzechy, przez wybór zła swoje człowieczeństwo, że stali się absolutnymi egoistami. Takimi, którzy kochają siebie miłością posuniętą aż do nienawiści Boga. Słuchajcie, taka jest konsekwencja, ostateczna konsekwencja grzechów ludzkich. Grzechy mogą tak zniszczyć nasze człowieczeństwo, że człowiek stanie się absolutnym egoistą. Zobaczcie, bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nienawidzi Boga. A więc ci ludzie wtedy odrzucą tą miłość, jaką są przez Boga kochani. To jest dla nas niewyobrażalne, ale wielu ludzi idzie tą drogą. Dlatego Pan Jezus ostrzega i wielokrotnie będziemy jeszcze na ten temat mówić. Druga kategoria ludzi to ci, którzy spełniają wymagania prawdy, a więc którzy przyjmują miłość Jezusa Chrystusa, którzy żyją zgodnie z Ewangelią, którzy przyjmują Jego nieskończone miłosierdzie. Każdy, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, a więc przyjmie tą miłość, jaką jest przez Boga kochany i będzie zbawiony, prawda? A więc święty Jan Paweł II tak pisał. Poza tajemniczą bramą śmierci rysuje się wieczność wesela w komunii z Bogiem lub kary w oddaleniu od Niego. Pismo Święte
mówi tak, przed ludźmi życie i śmierć. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. A więc w momencie śmierci będzie sąd. I w chwili sądu, jeżeli będzie powiedziane tak Jezusowi Chrystusowi, to tak stanie się niebem lub czyśćcem. Natomiast odrzucenie miłości Jezusa stanie się piekłem. Niebo lub piekło każdy człowiek nosi w swoim sercu. Tak mówi Pan Jezus w słowie pouczenia. Niebo, gdy dusza jest zatopiona, gdy dusza jego zatopiona jest we mnie. Piekło, gdy porzuca mnie i żyje według reguł narzuconych przez świat. I to jest bardzo ważne, to co Pan Jezus powiedział. Niebem jestem ja, a piekłem wszystko, co jest poza mną. Bóg pragnie wszystkich zbawić. Wszystkich. Czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Jezus zbawił wszystkich w swojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Przebaczył nam wszystkie grzechy. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Jego miłosierdzie dociera do wszystkich grzeszników. Jezus mówi, że im większa nędza, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Jak upadamy w największym grzechu, Jezus jest z nami, żeby nas podnieść. Wystarczy powiedzieć: Jezu, ufam Tobie i oddać się i zawierzyć Jego nieskończonemu miłosierdziu. Ale nie wszyscy będą zbawieni. Dlaczego? Święty Chryzostom pisze tak. Dlaczego wszyscy nie będziemy zbawieni? Dlatego, że nie wszyscy będą tego chcieli. Nie wszyscy będą tego chcieli. Łaska, która jest darmowa, zbawia tylko pragnących dostąpić zbawienia. A tych, którzy tego nie chcą, nie zbawia. Bóg chce mi przebaczyć grzechy. Wszystkie. Ale ja muszę chcieć przyjąć dar Jego miłosierdzia, które przebacza wszystkie grzechy. Moi drodzy, i dlatego w Piśmie Świętym są słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, że istnieje realna możliwość wiecznego potępienia. Jezus nas ostrzega, żebyśmy nie szli drogą prowadzącą do piekła, do zguby wiecznej. Zobaczcie, tutaj chcę zacytować słowa z Pisma Świętego, które są zakazane. Nie można publicznie o tym mówić w krajach Europy Zachodniej. Te słowa są ocenzurowane na temat homoseksualizmu. Posłuchajcie. Czy nie wiecie, to są słowa, które Bóg do nas mówi. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani uszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. W Szwecji jeden z pastorów, który mówi na temat homoseksualizmu, że to praktykowanie homoseksualizmu prowadzi do piekła, do utraty życia wiecznego, został sądzony, skazany na więzienie.
Panie Rodze. Polska jeszcze jest oazą wolności. A zobaczcie, jak ta zaraza, dawniej była czerwona zaraza, teraz jest zaraza tęczowa, która chce nas zmusić do tego, żeby zaakceptować grzech. Oni są najbardziej nietolerancyjni, bo nie pozwalają nam głosić to, co Jezus nam powiedział na temat grzechu. Szczególnie grzechów homoseksualnych, grzechów przeciwko życiu poczętemu w łonie matek. I dlatego ta nienawiść straszna do Kościoła katolickiego, ta straszna nienawiść, moi drodzy, do kapłaństwa, do Eucharystii, do Matki Bożej, to ostatnie profanacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, to profanowanie Eucharystii przez celebrowanie, bluźniercze celebrowanie Eucharystii przez działaczy LGBT, to miało miejsce, nie wiem, to w Gdańsku było, czy w Warszawie, nie wiem, to przerażające, zobaczcie. Oni są najbardziej nietolerancyjni. To jest działanie złego ducha. Ci ludzie, naprawdę trzeba się za nich modlić, o ich nawrócenie, bo idą drogą prowadzącą do zguby wiecznej, do utraty życia wiecznego. Moi kochani, od samego początku istnienia chrześcijaństwa siły zła próbują zohydzić ludziom, kapłanów i Kościół. Od samego początku. I posługują się częściową prawdą po to, żeby przekazać kłamstwo. Ta kampania antyklerykalna, która zaczęła się w Polsce od niedawna. Na czym polega kłamstwo tej kampanii? Oni mówią o Judaszu. Judasz zdradził, prawda? Jeden z 12 apostołów zdradził Jezusa. Straszny grzech. I to w historii poszczególnych pokoleń się ponawia. Na czym polega kłamstwo szatana? On pokazuje zdradę Judasza po to powiedzieć, żeby wszyscy są tacy. Wszyscy kapłani są tacy. Po to, żeby wzbudzić odrazę, niechęć do sakramentu kapłaństwa. Do kapłanów. I dlatego te ostatnie, moi drodzy, ataki na kapłanów. Siekierą, z nożem. Jak tam w Białymstoku coś się stało z LGBT, no wiadomo, tego nie można pochwalać, rzucania kamieni. No to szum na cały świat. A jak na kapłana z siekierą rzucili się w jednym z kościołów, czy tam z nożem, czy... No to cisza jest po prostu, nie? Tu się nic nie stało, prawda? A więc, moi kochani, na tym polega geniusz diabolicznego kłamstwa, że pokazując judaszową zdradę upadłego kapłana, sugeruje się, że wszyscy księża są tacy. I te filmy, które się ukazały, moi drodzy, to jest w tym celu. Wyobraźcie sobie, żeby taki film zrobili o, na przykład o imamach albo rabinach żydowskich. Nie odważyliby się, prawda? Moi drodzy, i ta strategia propagandy antykościelnej, ona się ponawia w różnych pokoleniach. Posłuchajcie, co jeden z głównych ideologów rewolucji francuskiej, jak instruował przywódców rewolucji. Instruował w ten sposób, że najlepiej walczyć z Kościołem przez oczernianie i moralne zohydzanie duchowieństwa. Słuchajcie, to, co się działo w Niemczech hitlerowskich w latach 30., to jest, można powiedzieć, prawie to samo, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Dlaczego? Taka sama strategia propagandy antykościelnej. Szef propagandy
III Rzeszy, Goebbels, który tak mówił w 1937 roku. Cytuję. Każdego dnia wychodzą na światło dzienne przypadki nadużyć seksualnych, których dopuszczają się członkowie kleru katolickiego. Niestety nie można już mówić o pojedynczych przypadkach, lecz raczej o zbiorowej zapaści moralnej. Wielu kapłanów i zakonników przyznało się do winy. Bez wątpienia owe tysiące przypadków odkrytych przez wymiar sprawiedliwości stanowią zaledwie wycinek prawdziwych liczb, wziąwszy pod uwagę, że hierarchia Kościoła zdołała ukryć i zatuszować wielu zwyrodnialców. To jest to samo, co Gazeta Wyborcza w inny sposób, prawda? Ale ta sama strategia niszczenia autorytetu i podważania i wzbudzenia odrazy i nienawiści do Kościoła katolickiego i do kapłanów. Ministerstwo Propagandy III Rzeszy nakazywało dziennikarzom, aby temat niemoralności katolickiego duchowieństwa był ciągle obecny na łamach niemieckiej prasy. Goebbels wyjaśniał, że powinni przez dłuższy czas mądrze dozować informacje i w ten sposób ciągle ożywiać zainteresowanie opinii publicznej niemoralnym postępowaniem księży. Chodziło o to, aby skompromitować do końca Kościół katolicki, aby nie miał on żadnego wpływu na wychowanie młodych Niemców. Tak Hitler mówił do swoich współpracowników o katolickich księżach. Cytuję słowa Hitlera. Napiętnujmy ich jako pospolitych przestępców. Zedrę z ich oblicza czcigodną maskę, a jeśli to nie wystarczy, sprawię, że będą wyśmiewani i pogardzani. I o to chodzi, moi drodzy, żeby całkowicie zniszczyć autorytet Kościoła katolickiego. Jezus mówi, nienawidzą mnie bez powodu, bo nienawiść do kapłanów, nienawiść do Kościoła katolickiego jest nienawiścią do Chrystusa. Bo Kościół katolicki to Chrystus i my wszyscy biedni grzesznicy, którzy potrzebujemy Jego nieskończonego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy, kapłanicy są grzeszni, też się spowiadamy. Święty dar sakramentu kapłaństwa został złożony w słabe, grzeszne ludzkie serce. Dlatego, moi drodzy, trzeba kapłanów otaczać modlitwą. Trzeba się modlić o nowe powołania kapłańskie. Bo przez ten sakrament Jezus uobecnia swoje dzieło zbawcze w świecie. Dzięki kapłaństwu, sakramentowi kapłaństwa jest możliwa Eucharystia, jest możliwy sakrament pokuty. Moi drodzy, to jest skarb niesamowity. Bella Dot w latach 30. nawróciła się. Ona była wtedy działaczką komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, taką wpływową bardzo. I ona się nawróciła w latach 50., na początku lat 50. W 53 roku przed Komisją Senacką Stanów Zjednoczonych złożyła takie wyznanie. Posłuchajcie. W latach 30. wprowadziliśmy 1100 mężczyzn do kapłaństwa, aby zniszczyć Kościół od wewnątrz. Chodziło o to, aby ci ludzie zostali wyświęceni, a następnie wspięli się po drabinie wpływów i władzy jako prałaci i biskupi. Byli to ludzie niewierzący w Boga, najczęściej ateiści, komuniści, a wśród nich także homoseksualiści, którzy zyskali w ten sposób łatwy dostęp do dużej liczby młodych chłopców. Zadanie nie było ciężkie. Mieli za darmo mieszkanie i wyżywienie, cieszyli się szacunkiem, prestiżem społecznym, a jednocześnie ożywiało ich poczucie tajnej misji wymierzonej w znienawidzoną instytucję, czyli w Kościół katolicki. Ryzyko zdemaskowania było żadne, bo nie musieli kontaktować się z centralą i wykonywać konkretnych zadań. Wystarczyło, że prowadzą podwójne życie. A więc zobaczcie, atak na Kościół, na Chrystusa, zewnętrzny i od wewnątrz, żeby zniszczyć ten największy skarb ludzkości i każdego narodu, i Polski, jakim jest Kościół katolicki.
Jeszcze raz powtarzam, Kościół to jest nasza Matka. Kościół to jest Chrystus. I my wszyscy biedni grzesznicy, którzy potrzebujemy Jego miłosierdzia. Moi drodzy, i dlatego chrześcijanie są najbardziej prześladowaną, znienawidzoną grupą religijną na świecie. Każdego roku mordowanych jest, każdego roku, to są dane oficjalne, 10 tysięcy ludzi świeckich i kapłanów. Każdego roku w różnych częściach świata. Moi drodzy, ideologia gender, ideologia LGBT to jest ideologia naprawdę sił zła. To jest demoniczna ideologia, bo prowadzi ludzi, pokazuje ludziom najprostszą drogę, która prowadzi do zguby wiecznej, do piekła. Zobaczcie tutaj ten ten słynny angielski pisarz Lewis napisał tak. Ostatecznie są tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią do Boga, bądź wola Twoja, i ci, do których Bóg mówi, bądź wola Twoja. Moment śmierci jest momentem, w którym zadecyduje się nasza wieczność, zbawienie albo potępienie. Jeszcze raz powtarzam, człowiek, który przez swoje ziemskiego życia, przez dobrowolne wybory zła, zniszczył tak swoje człowieczeństwo, że stał się absolutnym egoistą, tak jak szatan, wtedy odrzuci tą miłość, jaką jest przez Boga kochany. Odrzuci całkowicie Jego miłosierdzie. Jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. W pierwszej części tajemnicy fatimskiej Matka Boża ukazała dzieciom przerażającą wizję piekła. I dzieci przerażone tą wizją pytały się Matki Najświętszej, jak to jest możliwe, że Bóg, który kocha, jak kochający Bóg może skazać ludzi na wieczne potępienie? I odpowiedź Matki Bożej była taka. To nie Pan Bóg skazuje ludzi na wieczne potępienie. Ci ludzie, którzy idą do piekła, oni sami piekło wybierają, ponieważ nienawidzą Boga. Nienawiść do Boga. A więc największym nieszczęściem, jakie może spotkać człowieka, jest wieczne potępienie. I dlatego, moi drodzy, trzeba się modlić o nawrócenie grzeszników. Trzeba się modlić o nawrócenie grzeszników. To są nasi bracia i siostry. Nie denerwować się, ale się za nich modlić i głosić całą prawdę z odwagą. Jakie są konsekwencje grzechów ludzkich? Ostateczną konsekwencją grzechu człowieka jest wieczne potępienie. Największy dramat, największa tragedia w życiu człowieka. A więc istnieje piekło, ponieważ istnieje grzech. Piekło jest niczym innym jak grzechem, chcianym jako cel, przyjętym jako ostateczne spełnienie i rozciągającym się w nieskończoność. LGBT, gender, mówi, że to, co jest najważniejsze w życiu ludzkim, no to jest przyjemność seksualna. Sprowadzenie wszystkiego do poziomu doświadczenia zmysłowego, takiego zwierzęcej, można powiedzieć, kopulacji, nic więcej. Straszne upodlenie człowieka. A Pan Jezus mówi, najważniejsza jest miłość i wszystko musi być miłości podporządkowane. Cała sfera seksualna musi być podporządkowana prawu miłości. Współżycie seksualne ma być znakiem sakramentu, źródłem wzajemnego uświęcenia, doświadczeniem obecności Boga. I dlatego oni mówią, ideologia gender mówi, że największą
największym źródłem nieszczęścia dla człowieka jest moralność chrześcijańska. To są słowa, które zapisała siostra Faustyna w dzienniczku. Bóg zawsze przebacza, zawsze zbawia, ale nieraz u dusz ludzkich jest zatwardziałość tak wielka, że świadomie wybierają piekło. Świadomie wybierają piekło. Udaremnią wszystkie modlitwy, jakie inne dusze za nimi do Boga zanoszą, nawet same wysiłki Boże. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bóg chce przebaczyć, a człowiek mówi nie chce. Gardzi, odrzuca, z nienawiścią, profanuje Eucharystię, obrazy Matki Bożej. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu na czym polega? Ojciec Święty w encyklice o Duchu Świętym pisze tak. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego. Jest to postawa całkowitego zamknięcia się człowieka na miłość Boga. Postawa człowieka, który broni rzekomego prawa do trwania w złu. We wszystkich innych grzechach i który w ten sposób odrzuca odkupienie. Gender LGBT mówi wolność od Chrystusa. Wolność od dekalogu. Ty decydujesz o tym, co jest dla ciebie dobre, a co jest złe. Ty sam określasz, jaką masz płeć. W ubiegłym roku byłem na rekolekcjach w Wiedniu i opowiadał mi ksiądz, który tam przyjechał do pracy, zgłosił się, bo musiał robić sobie dokumenty. No i w urzędzie miasta tam stawiał mu pytania. Kim on się czuje? Mężczyzną czy kobietą? Powiedział, że mężczyzną. Zobaczcie, do takiej aberracji dochodzi. To jest coś niesamowitego. Kim on się czuje, prawda? Zobaczcie, siostra Faustyna miała wizję nieba, czyśćca, piekła. Fragment tej wizji opisała słowami, które nie wyrażają przerażającej rzeczywistości, która czeka ludzi, którzy odrzucą Boga. Pisze tak, ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. Pan Bóg kocha do końca i do końca daje szansę każdemu człowiekowi, żeby osiągnął życie wieczne. A więc nasze życie na ziemi jest jedyne, niepowtarzalne. Jest to czas dojrzewania do miłości. Cieszmy się i dziękujmy, że mamy Jezusa z nami, że mamy Maryję, która nas uczy kochać, uczy wierzyć i pozwalajmy Jezusowi, żeby nas tak przemieniał wewnętrznie, żebyśmy stawali się ludźmi kochającymi, czyli świętymi. Po to jest ruch czystych serc, moi drodzy, i po to ten cały trud, który ponosimy każdego dnia po to, żeby stawać się całkowicie oddanymi i wiernymi woli Bożej.